ta liberalna Polska po roku 89 trochę to przerysowuje, ale jednak, żeby problem był postawiony, w ogóle zapomniała o historii. I nie wzięła pod uwagę, że to społeczeństwo jest silnie straumatyzowane, że ten obraz historii był w okresie PRL-u wykrzywiany, a z kolei pewien typ tradycjonalizmu, właśnie podkreślania martyrologii i tak dalej, to były takie technologie obronne tego społeczeństwa przed tą dominacją komunistyczną, rosyjską, czy jak to jak nazwiemy. No i że to i później polityka historyczna, kiedy się zaczęła ta dyskusja, to w ogóle sam termin był przez tą liberalną, demokratyczną Polskę jak gdyby absolutnie negowany. I że tu zapomniano o jakichś rzeczach i wytworzono lukę, w którą właśnie wszedł PiS.